Słoneczny, proszę Państwa. Słoneczny, jest ciepło i przyjemnie, no. Właśnie. No to więc, gdy kaszlą, gdy chrumczą, gdy breszą, gdy kaszlą, to znaczy, że coś dzieje się dziwnego. No a w przypadku poprawnego i prawdziwego wypowiadania zdań, że coś dzieje się kłamliwego. Bo tak, Warszawa jest słoneczna, jest wesoła, Warszawa wspaniała. Ale Państwo zobaczą, rechodupkom jest dobrze, jak ktoś nogę złamie, odgonią kogoś od stołu, bo dla siebie mają więcej, no to wtedy jest wesoło, rechodupstwo kwitnie, Warszawa. No ale jeżeli ktoś zacznie mówić o tej niesprawiedliwości i mówi, że dystrybucja dla każdego, wszystkim i porówno, to co wtedy dzieje się? No właśnie płacz i zgrzytanie zębami, kaszel, chrumczenie, breszenie, kopcenie, nerwy, stres. No my mówimy o hipochondrii, skoro zajmujemy się psychologią. Mówimy o hipochondrii, skąd ona się bierze? No właśnie, że ta hipochondria bierze się z tego, że jak ktoś uświadomi sobie, że czyni źle, albo ten Zacheusz, no to przecież przykro mu było oddać to bogactwo, co ukradł, co zabrał ludziom. Przykro mu było. I nie chciał. Stąd kaszlenie, chrumczenie, zgrzytanie. A jeżeli chodzi o to, co mówił Janek Witek, bo właściwie ja tego nie wymyśliłam, że tak kaszlą, chrumczą, nosem pociągają, dlatego, bo Janek Witek mówi, że Żydówka zawsze będzie kaszlała i zawsze będzie chora. Dlaczego? Dlatego, że oni nie są odporni. Nie są odporni. I chorują bardzo często. Kaszlą, chrumczą, breszą, kopcą. A że tu mamy układ, bo tutaj nie ma tak. Nie ma mormonów z Ameryki, bo to nie jest Ameryka. Nie jest tu Anglia, jest polski system kościołów katolickich i klasztorów. Kto, co i no. No to po prostu jest, co jest, proszę Państwa. System taki jest, jaki jest. Muszą marzyć o Ameryce. Tutaj na Uniwersytecie Warszawskim przedwczoraj właściwie spotkałam dwóch z Anglii, z Wielkiej Brytanii. To jak usłyszeli, że Uniwersytet Warszawski nie przy tej nowej bibliotece był, tylko przy starej bibliotece na Uniwersytecie Warszawskim, no wcale nie chcieli iść w kierunku tego zegara, co tam wybijało 200 lat Uniwersytetu Warszawskiego. 200 lat UW. No. W ogóle, proszę Państwa, uniwersytet jest wymysłem średniowiecza. A jakie mądre średniowiecze było, to ja już nie muszę Państwu powtarzać.